Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z fazy grupowej Heroes of Might and Magic 5 Ashan Arena 3. Moim przeciwnikiem ponownie jest zwierzynka. Poprzedni pojedynek orka w demona został wygrany za pomocą machin wojennych. Świetnie. No i teraz robimy tak. Czego byśmy bardzo nie chcieli? Co? No tego. Chociaż Edgy mówi, że fajnie jest dostawić czasem taką pułapeczkę, żeby ktoś myślał, że ten... Że mu to zostawię, więc na razie tego nie zostawiam, bo to ranket jest. To nie, to mógłbym grać. To podobno jest gorszy site w Axide. No, drodzy widzowie ogólnie, jak tam wam się. Jak tam wam się podobają odcinki? Bo szykuje się sporo nowości. Nie wiem, czy ten odcinek, który właśnie teraz nagrywam, nie wyszedł już po takiej jednej nowości, którą odnośnie RTA nagrywam, bo nie ukrywam, że będzie RTA grane, Random Tactical Arena. Współpraca z zagranicznymi twórcami w celu edukacji... Kurde, no dobra. W celu edukacji graczy właśnie na Random Tactical Arena chciałem zrobić taki właśnie krótki filmik wyjaśniający ich najbardziej skomplikowane mechaniki w skill wheelu. Myślę, że to może przykuć waszą uwagę. Poza tym w planach na sierpień jest naprawdę sporo filmów, które mają przedstawiać arenę po prostu tak, żeby każdy wiedział, dlaczego dany matchup jest słabszy, gorszy. Obiecałem widzom, że nie będę trollował na turniejowych. Nie no kurde, jeszcze wiecie co, no naprawdę, jakbym strollował i nie wyszedł z grupy, to tak nie za przyjemnie bym się czuł. Tymczasem Świerszczu 10 minut później, wrażliwość 21 spell powera, nie czekajcie, od levelu, tak? No to 20 level fajs, wrażliwość na orka. Nie, na orka tak serio nie działa wrażliwość, znaczy nie działa poprawnie. Więc na orka działają takie śmieszne rzeczy, jak na przykład posiadanie płaszcza cienia śmierci. Albo... No, płaszcz cienia śmierci działa super. Dobra. Ta specka, no, wymaga podbicia. Także tak. Podbicia reworka. O. Dobra, spójrzmy na ten, kurde, bo on już pewnie zaplanował i zrobił tego bolida. O, widuch. Na szczęście nic to nie daje na tym. Na akademii. Natomiast mamy tutaj połączenie siła run. Siła run i ten drugi byłoby nawet fajnie. Odbija to statystyki. Obniżam mu morale, też spoko. Dodaję sobie ogólnie dobrych statystyk i nawet mi się zmieści jeszcze drugi pierścień. Nie, nie zmieści mi się. To na sprzedaż pójdzie. Dobra, a jakie zaklęcia mamy w gildii? Może by zagrałby światło? Światło? Światło jest dobre. Światło jest dobre, natomiast wiecie co? W orka, ork bić i... O Boże, jaki wybór! Aż rozważę. Przywołanie ostatnio próbowałem, to było bardzo złe w orka. Hipnoza, cierpienie. No hipnoza podobno auto-win, tak? Ale rozbita już nie. Nie, no nie. Spróbujmy. Dobra, inaczej. Plan A. O, tak może zróbmy. Bo destro też nie działa. Plan A, magia światła. Okej, okay. Magia światła z mistrzem gniewu i jest super. Natomiast plan B zakłada walenie po statystykach ataku obrony, łapanie wszelkich szczęść, wszelkich różnych dodatkowych fajnych rzeczy. Znamie czarodzieja na razie nie jest mi potrzebne chyba. A w razie gdyby, czekaj, a jakby tak na przykład padło coś fajnego, to znamie czarodzieja jest potrzebne do kary boskiej? Nie, pochłonięcie artefaktu. Zaukładamy afirmacja, dawajcie, afirmacja.
Ale słabizna. Pochłonięcie artefaktu mi się przyda. Magia światła. Dobra, nie będziemy trollować, prawda? Nie będziemy trollować na rankingu, na turniejówce, więc magię światła zagramy jak normalni ludzie. I liczymy na to, że da jeszcze coś fajnego. O, jest od razu mistrz gniewu, to też super. Co daje mi tutaj na przykład mistrz gniewu, wichurka, worka, to tak średnio. Ulepszona mana mi się przyda. Tak, o, dowodzenie dało, patrzcie, jakieś śmieszne rzeczy. Śmieszne rzeczy na przykład dlatego, że można szybciej rzucać grupówki. No to, 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 to. A, no tak. O, to ciekawe. Obniża morale jednostek przeciwnika o 2. To sobie tak zrobimy. Ulepszona mana później. Mistrz odwołania, no nie, no chociaż z drugiej strony. No to odbicie pocisku, worka. No chociaż nie, no kto gra normalny? No to centaur będzie mnie tam zerował. No jeszcze będzie śmiesznie jak będzie, ale. Atak! O, coraz lepiej! Karaboska! Karaboska bolid! Mode on! Teraz już powoli odechciewa mi się tego światła, chociaż pewnie się przyda. Gdzie ten czarodziej? Karaboska mode on. Dyplomacja, pięść robotników. Pochłonięcie już mam. Superki, idziemy w to. Obniżamy to, 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 to. Tego nie potrzeba, żeby mi tu nie mąciło. Pochłonięcie artefaktu jest. I co? Lepszy rzemieślnik, no niestety. Ojojoj, lepszy atak się przyda, no. I teraz dawać mi jeszcze raz obniżenie lepszego rzemieślnika. Szał, jest. Teraz dyplomację poprosimy, grzecznie. No, 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 no. Niestety nie. No, 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 coraz słabiej. Wichurka? No, ale to ta wywerna będzie słabsza. Czy to aż ma takie znaczenie? No, jakieś ma, ale... No, ale z drugiej strony, czym mam zapchać ten slot? No, dawać mi tą... Dawać mi to, kurde, tą dyplomację. Halo. No, jest dyplomacja wreszcie. Zwiastun śmierci, to nie. No nie, no. No dobra, okej. I teraz tak. No i co? Trzeba iść na środek, próbować się dopiąć. Ale smutne. No bo nie ma pięści. Pięści gniewu. Pochłonięcie artefaktu jest. Taktika. Dobra, zobaczymy. Jeny, 10 w wiedzy, 1 w atak, zmiłuj się, ale to będzie patola. To co bierzemy w końcu? Bierzemy sobie statystyki, prawda? Obniżymy mu te moralce. Weźmiemy sobie, kupimy to, żeby było do zestawu siła run. I sobie strzelimy może jeszcze którąś z tych rzeczy. Myślę, że spoko. Bo tutaj nie ma statystyk. Tutaj... Coś jest, to jest fajne na Grzesiu. No to jest najlepiej, najlepiej to wygląda. Po prostu. Wiecie, niektórzy gracze potrafią grać naprawdę finezyjnie. Wiedzą jak działa ork, wiedzą jak potem zrobić sobie comeback, jak sobie ustawić tą armię, żeby on nie wchodził. Przeciwnik znaczy zbyt poważnie was, żeby wam to nie szkodziło. Natomiast ja do takich graczy nie należę. Ja jestem graczem, który uwielbia rozwiązania siłowe. Natomiast z magii korzystam rzadziej. Pewnie jest to trochę mniej atrakcyjne czasem do oglądania, natomiast... Natomiast tak się zastanawiam, no kurde, to kara boska jest mi potrzebna, no po prostu. Jakby ten bolid nie ma sensu bez tej kary. No i gdzie moja kara boska? Ej, serio. Jak ja to tutaj pójdę i będę za mocno rysował, no to jestem w dupie generalnie. A ja potrzebuję mieć tutaj karę boską, a tutaj tą pięść. No koniecznie. Koniecznie, słuchajcie. No i smutno. Naprawdę smutno. Mam jakiegoś eksperta dziadowskiego, którego nie potrzebuję. Pójdę tu, to nie kupię zbytnio artefaktów. No jeden kupię. Musi być ten artefakt, ten topór, żeby te statystyki się zgadzały.
Dobra, spróbujmy zaoszczędzić jak najwięcej. Podstawowa magia mroku, ta. Szczęście. Szczęście to fajnie. Natomiast no, nie teraz, no. Nie teraz po prostu. Nie mam możliwości wzięcia żadnej z tych rzeczy. Dawać tą tą w sensie pięść, no. I teraz dawać mi karę. Tego nie odmówię. Kurde, obrona. Ekspertki, rzemieślnik, wycofać. Kara boska. Ta witalka jest generalnie potrzebna, dlatego spróbujemy ją teraz wydrobić. No i jest. I fajnie. Dobra, co chcieć więcej? 7, 7, 8, 9. Krasnolud. 4 koła zostają. Nie będziemy nic stresować więcej. Udało się zrobić fajne bolidowanie. Nie ma na level, prawda? No smutno, ale nie ma. Szczęście musi być 2. Weźmy sobie. Nie! Kurde, chciałem. Najpierw wziąć. Wziąć. Pancerz. Czek. No, 8-10. Dodaję 1 do parametrów bohatera. Brzmi fajnie. Cool. Ulepszamy jednostki, a potem dokupujemy ewentualnie, bo jeszcze chciałbym mieć na level, jakby się udało, ale to tak fakultatywnie. Czarny tytan. No czarny jest dobry, bo zastawiony bije, prawda, bez kontry, a worka to lubi, ork lubić bez kontry. No generalnie to Rakshasa Kshatriya jest po prostu dobrym wyborem, no i tyle, no, będzie musiał się jej bać. Tutaj jakaś tam jeszcze zaklęcie pozytywne. No, no magiczna mana jest, no tak. W sensie to taka dobra mana. Więc... Te 5 kulek wbrew pozorom może naprawdę sporo dać. Tak. Jeszcze jakby te kulki robić marmurowym gargulcem. To już w ogóle. Ten to bije, generalnie. Ale dobra. I teraz 13 kaplów zostało. Bierzemy Tyteksa, to. To. No i już nic nie kupię, no. Jakby 5 koła za 2,5. To byłoby 5, 8, a tu potrzeba 9. No nie da rady. Kupujemy jednostki. Kupujemy jednostki. O, jednego nie kupiłem. Dobra, czyli nieźle sobie ogarnąłem. Teraz lecimy tak, w 3 punkty zdrowia. 3 punktów zdrowia i... No my w orka się bijemy, tak? To mniej obrony to aż tyle nie robi. Natomiast właśnie przebijalność do ataku byłoby tak bardziej wskazane, nie? Plus 3 do ataku. Przy szale naprawdę moim zdaniem robi fajną robotę. 3 do zdrowia, 3 do tego. Kolej pomnik. Pomnik powinien mieć mobilność i zdrowie. Jeśli chodzi o stalowego golema, to on z kolei moim zdaniem coś takiego. No one będą potężne pod tym. I teraz tak. Inicjatywę lecimy. Mag inicjatywa. Mag morali nie trzeba. Nie, mag ma mieć inicjatywę. Jakby nic więcej mi z tego nie trzeba. Jean ma mieć inicjatywę i... obronę. Inicjatywę i szczęście, jeśli można prosić. Ma mieć Rakshasa. No i coś dla Tyteksa. Inicjatywa i... atak nie. Ochrona przed magią, życie to nie. To już chyba że na przykład atak. Inicjatywa? O kurde. Ktoś tu mi napisał w komentarzu ostatnio, że za mało kombinuje z artefaktami, a ja zobaczcie. Znaczy inaczej, dzięki jego sugestii wykombinowałem. Jest dobrze. Także to jest zasługa tego właśnie użytkownika. Muszę sobie przypomnieć, kto to dokładnie komentował.
Natomiast dzięki ci za to. Właśnie możliwe pomogłeś mi wygrać rankingówkę. Dobra. No i teraz odpowiedzmy sobie na jedno, ale to zajebiście ważne pytanie. Czy jak wezmę level, to 8% obrony da mi więcej niż minus 2 morala? Jeszcze mogę tej obrony nie dostać. No to nie. To minus 2 morala da mi więcej. Bo 50 na 50 to ja nie ufam. Ja mam problem z tym szczęściem często. Dobra, słuchaj, ta omówienie buildu. Fight, czarodziej. Statystyki 8, 10, 9, 12. Morali 5, szczęścia 2. Nie najgorzej, no. Będziemy mieli bonus do, uwaga, do, za to za chwilę może. Tu jest pierścień areny, to nie jest smoczy. Tu jest obniżenie przeciwnika z morali o 2. No i parametry, siła run ogólnie, daje plus 1 do parametrów. Czyli to jest tak jakby pierwszy poziom zestawu smoka. Oczywiście jest słabsze. Kurde. Jest słabsze, bo nie dodaje inicjatywy, ale jest też fajnie to wiedzieć. Pochłonięcie artefaktu się zawsze przyda w takim bolidzie. I teraz tak, rzucamy prawkę, rzucamy hejsta, nic więcej nie mamy, więc żadnych tam uzbrojeń się w defensywę nie będzie. Mamy dużo kulek, mamy trochę wolniejszą wywernę, coś tam do obrony nawet wyszło, no bardzo kreatywny bolid, naprawdę bardzo kreatywny. A specjalizacja, to już wam mówiłem, że wraśka zadaje obrażenia od fajda, przepraszam, że tutaj o tym wcześniej nie wspomniałem, natomiast gorszak ma specjalistę, ma specjalistę tego oprawcę, nie? Że oprawca jest specjalistą. Boże, jest specjalistą od oprawców? Coś w tym stylu, o to chodzi. No, to full wjazd, no. Bijemy się, kurna. Gościu. Bo widzę, że jest oprawca, widzę, że jest cycu. I że jest strzelający centuś. I szamanka bijąca i plugawiec skurczybyk. Bo pozazdrościł, że mu Agraelowi zaklęcie nie weszło. Teraz mi będzie rzucał. 14, 17, o panie. 17 defa to naprawdę ciężkie do przebicia. Ciężkie do przebicia. Moi drodzy, będzie trudno. Będzie trudno, ale postaram się. A to głupie jest. Postaram się nie odwalić maniany po prostu. Ukradł taktę, żebyś nie wchodził w moje jednostki. Kradzieju. Kurde, to można w sumie to wykorzystać. Myślicie, że to będzie cyklop? O. I w razie czego odsłonięcie spowoduje możliwość strzału. Jakby tam na przykład było coś niedobrego. Spróbujmy się tak zabawić. Będzie trudno. Ej, serio. Ale krzyknie. Krzyknie i co? I dzięki temu, że krzyknie, to i tak nie wejdą jednostki. Hurra! Jakby super świetnie. Ona w ogóle nie wejdzie. Jak dobrze się postaram. A co ty masz w ogóle? Lepszy atak, lepsza obrona, eksperckie dowodzenie, unik, witalność. No ten to jak przypakuje mi w coś. Ja mu rzucę jakiegoś debuffa, ale będzie śmiesznie. Jak dostanie cierpienie na przykład. No, bo nie wiem co mam zrobić. No tutaj to ciężko, coś ciężko. No prawkę se rzucę. No, no regeneracja jest tam jakaś, nie? Zobaczymy. Co, no chyba, że nie ma tego bitewnego, to on w ogóle tu nie podchodzi poza jedną jednostką i jak nią wejdzie... Nie no, wiadomo, 43 ataku. Ja pierniczę. Ale to wejdzie. Ale to wejdzie. Kurde. No, strasznie będzie. Daj coś dobrego. To nie jest dobre. To jest niedobre. 9-9, no. Przecież jak on, żeby, on mi krzywdę zrobi mojemu tutaj ziomkowi. I to taką dużą. On go ściągnie praktycznie. Przy 43 do 16 to jest taka przewaga, że to jeszcze ze szczęściem to nie ma tego pomnika. No chociaż 23 punkty życia, no. 2000, nie, no dobra, 2300.
Nie no, 3000 punktów życia to chyba. O, chociaż. Chociaż może i zbije, no. No zabijemy go, nie? Tam generalnie, no. Dzięki temu, że ukradł, to tutaj, no, cyklop sobie wejdzie. Cyklop sobie wejdzie, ten nie wejdzie, ten strzeli. No niestety mocno strzeli. Uuu, do tego najgorszego akurat się odezwał. No to zrobimy tak. Ciach. No. I zobaczcie, zostawił sobie cyklopa. Także generalnie to nie było dobre. 430. Na razie daj waita. I mówię, zablokował sobie cyklopa, nierozważny ruch, ale ciężko. Jeżeli on tak pozostałymi jednostkami będzie bił, no to bardzo trudno, nie? Jeszcze ten strzał będzie problematyczny. Odporność na magię mi na pewno nie pomoże. Pochłonięcie arta w razie czego to też nie jest jakoś tam super rozwiązanie. Ale co, hejścik teraz? No nie, raczej nie, raczej trzeba go zabić. Grupowa prawa moc. Nie wchodzi, nie wchodzi, wchodzi. Nie wchodzi. Więc grupowa prawka jest uzasadniona. On musi w maga bić. Jak nie będzie tu szczęścia, to tak jeszcze z 20 parę magów to ustoi. Mówię, to mnie ratuje, nie? Jakby ten brak ruchu, nie musiałem reagować w żaden sposób dzięki temu. Jeszcze tutaj hejścika sobie wrzucę przed niego. No on już nie istnieje, no jakby, no nie, skupiłem się trochę na nim, natomiast... Natomiast jest w zasięgu cyklu Tytana. 5, raz, 2, 3, 4, 5. No to tu jest stopa. Stopa tu wchodzi i jest dla niego problem. Ja sobie mogę nawet wyjść do przodu, uderzyć jego. Tak, tak chyba zrobię. On się cofnie, to jest ruch do tyłu. A to jest ważne, bo to jest nastakowane strasznie. No i zobaczymy jeszcze, jakie straszenie tu będzie. No Tytan jest odporny na straszenie. Przeskoczę, nie przeskoczę Herosa, przeskoczę szamankę. Niedużo zadał. Ej, to jest naprawdę spoko. I teraz tak, wychodzimy. To już nic nie, ona już nic nie zdziała, nie? Jakby spoko. No tutaj wiadomo, wchodzimy, bo możemy. Już jakby nie oddaje zbyt mocno. Wywerka pod Tytana. No to będzie boleć. Oj, 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 oj. To będzie boleć. I teraz tak. Zrobimy sobie... No co? Może coś dobrego... Nie no, na nasze jednostki nie za bardzo jest co. W ogóle skąd on... Czekajcie. 14 ataku. No, tak powiem wam trochę, 4 teksy to zaskoczony jestem. Ale da się to jeszcze udźwignąć. Ona nie dojdzie mi do Tytana. Prawdopodobnie, jak się dobrze porozstawiam. Tutaj wchodzi kula straszna. I to tak idealnie wchodzi ta kula. Nie no, to bijmy. No, wiecie co? To bijmy go po prostu. Ciach. Okej. Uderzmy cyklopem w szamankę.
No. Cyklopem w szamankę. Git. Kulka za jeden. Inaczej, to tak się sprawdza, że jak rzucę na samego niego 30, nie. 19 mi spadnie. No można rzucić. 11 szamanek to jest w pytkę. I teraz sobie robimy. Właściwie to mógłbym rzucić regenerację. I jest problem wtedy dla niego, nie? Bo 200, 300 prawie HP przywracam. Albo dobra, na razie ten haste. Haste i teraz. Czyli parę razy się szybciej ruszymy niektórymi jednostkami, a Tytan się zdefuje i spróbuje wytrwać. Może się uda. 7 prędkości, no nie wróży jakoś super. Natomiast potem rolka może będzie lepsza. 1, 2. Dobra, i teraz go ładujemy. No to tutaj sobie, czekaj. O tak sobie staniemy. Pyk, za 4. No, dobra. Teraz jeszcze tak. Córa ziemi jest, ale ona już widna. I teraz mogę podejść pod tego jeszcze sobie. Uderzając w niego. Bo raczej Dezo nie będziemy ryzykować. Hmm. 43 ataku. No cimszko, słuchajcie, cimszko. Dobra, ona chce koniecznie Tytana bić. 180. 9, 6, 1. To się bardziej opłaci w tym momencie. Jeszcze zmoralujesz może? Nie, po co komu 6 morale i moralowanie, no, a w życiu. Bez kontry. Zerowanie tej. No kurde, jakby szczerze. No muszę tutaj, nie? Muszę, bo kurde, mam problem. Bo cyklop wejdzie tak, i to jest moje największe zmartwienie, no. Ale z drugiej strony. A dobra, weź go ten. 14 sztuk szamanki leży w sumie. Szamanka jest martwa, ten jest martwy. Cyklop jest pół. Goblin z dala. Nadzieje się na marmurowego gargulca. Marmurowy gargulec dowolnie podleci, bo raczej nie zostanie 90 gargula ściągnięte. Podleci i jeszcze jedna kula będzie, taka mocna. Może w cyklopa? Nie no, ciężko mi to będzie wygrać, nie? Jakby no bardzo. Natomiast no takie jak ataki będzie wykonywał, to nie ma to aż takiego dla mnie znaczenia, no. No i teraz wchodzi. Ten go. No i bardzo ładnie. Teraz możemy go sobie. Teraz to tutaj kula wchodzi. Uciekam tym i poświęcam te. Ono 75, 50% odporności. To w sumie. Tu wchodzi tak mocna kula w tym momencie, że mi się opłaca. Regeneracja na Tytana i powinno dać radę. Powinno dać radę. Regenka na Tyteksa. Wejdziemy sobie może w tą jadowitą wywerkę. Jeszcze bez kontrataku to weźmiemy. Ze szczęściem może go zabije? Nie, oczywiście, że nie. Regenka.
Dwa, trzy. No niestety jestem zmuszony to zrobić. Oj, oj, oj. I to jest bad luck. Jak ja potrzebuję laka. Ty, no. Bijemy, bijemy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że bijemy i... 11 podnosimy. Rzuć mu coś. Wytrzymaj to, wytrzymaj. Nie powinnaś. Znaczy no, w sensie... No, raczej spadniesz, ale spróbuj wytrzymać. 48 defa masz. 180 ci zabija. Krótka. No niestety. Ja. Ach, te 4 ty teksy. Na starcie. No cóż, no moje drogie bestie, jest problem. Znaczy był od początku, natomiast 14 ataku. Nie sądziłem, że przeciwnik... że przeciwnik da radę. No w sumie też miałem laka. Ale no. Nie, dobra, nie przejmujmy się takimi rzeczami też. Jezu. Nie ma co, no. Nie zawsze się wygrywa, przecież nie. Chciałbym, żeby tu podszedł, nie? Jakbym mógł. Nie. I oczywiście dwa razy, prawda? Nie? Dobra, okej. Okay. Tym razem się pofarciło. To co? Jeszcze wytrzymkę na mojego tutaj wiernego wojownika. Albo odbicie pocisku. Nie, wytrzymka. Kurde, fajnie rozdajesz. Tym razem to mi oddało. 24, no... No tyle, że to bitewne jest problemem, tak? Zaraz będę sobie podnosił artefakty. Szamankę zezłomuję. No też ma znaczenie, no. Mówię, to nic nie bije, ten... Także to też jest fajne. Ale kurde... Może trzeba było jakoś inaczej do tego podejść. 30 mam ich. Ciekawe, czy zabiję tą szamankę. Czy potrzebuje się podnosić. No ja mam, zobaczcie, jeszcze pochłonięcia, nie? Jakby on tutaj stoi jedną jednostką. Ja może jestem w stanie to zrobić? Może spróbujmy na tempo. Ściągniemy sobie jakąś konterkę. Albo dobra, podnośmy... Dobra, nie, podnośmy się. Okej, okay, jakby spoko. Okej. Okay. 1, 4, 6. Pyk. Mogłem rozbić wózek, prawda? Te ataki mogły być lepsze. To nie jest kąt, to nie jest kąt. Jedna sztuka. Ale to za dużo odda. Nie nałoży na niego żadnego debuffa, tak? To też ma znaczenie. I to nawet nie wbrew pozorom, tylko ma po prostu. 1, 2, 0, 1. Dawaj defa, ty musisz mi stać. Jakkolwiek by to nie brzmiało. 8, 18. No jest wywerka i ten, także na pewno ustoi, natomiast no trzeba się... No trzeba tutaj się ruszać, no. On musi uderzyć obiema. Raczej nie sądzę, żeby... żeby olał go. Dwie sztuki, dobra. Mag może oczyścić jeszcze? Czy już wystrzelał się? Jak może go oczyścić z trutki? Nie może, bo już nie żyje.
Pochłonięcie artefaktu. Niestety, jak rozumiem, trutka go zabija. No to świetnie. Weź tej waita. Hehe! Stańmy tutaj. Nie strzelisz. Co nic nie zmienia, ale nie strzelisz. Jeszcze ci pochłonę artefakt. Kurde, jakby nie to, że ta trutka jest tutaj. Jakbym, nie wiem, na przykład magiem był w stanie oczyścić ją. To kurde, superki by były. Serio. Bo ten tytek zacząłby wracać do życia. I nawet może by wytrwał. Dobra. No cóż. W każdym razie próbowałem. Już nie ma opcji powrotu dla Tytana. To była ostatnia opcja powrotu. No już jest końcówka. Przedłużam grę niepotrzebnie. Chociaż z drugiej strony. Może trochę potrzebnie. 13, 19. Dawaj jeszcze waita. Jak za darmo, to wiadomo, 2. Czech. Pochłonięcie artefaktu. Na razie żyjące jednostki, więc możemy sobie pozwolić na przykład na... Na nic nie możemy pozwolić. Pochłonięcie artefaktu jest git. ...44 sztuki, no przynajmniej go trochę tu skrócę. Chyba, że nie będzie mi dane, bo wróci się i 44 sztuki mi ściągnie naraz. 14 ataków. Dobra, 37. Wystrzelajmy się do wszystkiego i kończymy. Kończymy bitwę. Trzeba było zrobić tak po prostu, nie? I on by nie miał być może strzał czy coś. No koniec, no. Oddajemy już, zabijaj. Zabijaj i koniec, no. Jednak fajs pod bitwę okazał się za słabym fajzem. Nie jestem Pepson, nie jestem Pepsoneł. Niestety. I teraz sobie zrobimy regenerację. Dobra, czekamy aż mnie dobije. I lecimy pod trzecią bitwę. Jest 1 do 1. GG. Nie udało się skrócić tego, więc no... Te laczki mnie zabolały. Może jedna... No ale co, no płaszcz cienia śmierci. Stawia lasta. No chciałem więcej statystyki. Jakby tej statystyki nie brakło... No nie wiem. Nie wiem tak szczerze, czy bym w stanie był się przeciwstawić. Może zamiast tego światła jakby jeszcze bardziej cisnąć tę obronę. Albo zmienić ustawienie Tytana, albo zastawić się Jinem, żeby Tytan stał, to wtedy tak, jakby ta wywerna wleciała w... No, można było kombinować. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka. No, nie był zły, nie był zły. Do zobaczenia w kolejnym, cześć.